Być władcą własnych myśli. Często jest tak, że w ciągu dnia pojawiają się różne myśli. Jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie? Może są to myśli negatywne. Nie dam rady, to jest za trudne. To jest tylko dla młodszych. Gdybym miała wsparcie, to może bym się udało, ale że nie mam, to mi się nie uda. Takie myśli, które są ograniczające. Te myśli to jest pierwszy stopień do piekła, a drugim stopniem do piekła są naturalnie słowa. Gdy to myślimy, to jeszcze pół biedy, ale gdy dodatkowo wzmacniamy to poprzez słowo jako zaklęcia, to kładziemy solidny fundament pod brak szczęścia, brak miłości, brak zdrowia, brak obfitości. Myśli możesz jednak zmienić, bo Ty jesteś władcą Twoich myśli. Gdy pojawia się negatywna myśl, możesz naturalnie pozwolić, by ona wciągnęła Cię w negatywny krąg, prosto do piekła, albo możesz ją zmienić. Wiesz, że zwycięzców i przegranych, czyli ofiary losu, poznaje się zaraz na początku, gdy jest wyznaczone zadanie, które te osoby mają wykonać. Od razu z góry mogę Ci powiedzieć, kto zwycięży, a kto przegra. Wiesz, po czym można to najbardziej rozpoznać? Po słowach, których te osoby używają. Jakich słów używasz każdego dnia? Czy są to słowa, które stawiają bariery, granice, przez które później trudno przeskoczyć, by osiągnąć szczęście i spełnienie? Jakich słów używasz, gdy rozmawiasz z innymi ludźmi o Twoich marzeniach, o Twojej idealnej wizji życia? Czy są to słowa typu wiem, że mi się uda, wiem, że na to zasługuję, wiem, że wkrótce to osiągnę, aktywuję moją siłę, moją moc, przeskakuję przeszkody z radością i lekkością? Czy są to słowa typu wiesz, to jest bardzo trudne, no... Takich pieniążków to ja jeszcze nigdy nie widziałem na oczy. Jak ja mam taką sumę nazbierać? Wiesz, moi rodzice zawsze mnie krytykowali. Jak mam więc wierzyć w siebie? Może to za wysokie progi na moje nogi? Za wysoką poprzeczkę sobie ustawiłam? Jeżeli używasz takich słów, to najpierw pojawiły się negatywne myśli, później takie negatywne słowa i kolejnym etapem będą negatywne działania, bo nie można przecież działać z radością, lekkością, pozytywną wibracją, jeżeli mamy negatywne myśli i negatywne słowa.